Ja współpracuję z kliniką La Perla od jakiegoś czasu. W Nowym Sączu Kalina otwierała swoją kolejną placówkę, już 11. I była taka wyjątkowa okazja, aby również powiedzieć o tym, co tak naprawdę też skłoniło mnie tutaj do tego przyjazdu. Raz, że otwarcie kliniki, a dwa, obiecałam Kalinie, że do otwarcia tej nowej placówki nie będę opowiadała o tym, co my z kliniką La Perla wymyśliłyśmy. Za półtora roku kończę 50 lat i pomyślałam sobie, że najwyższy czas zrobić taki remont. Remont siebie, aczkolwiek ja dbam o siebie regularnie, czy to są masaże, czy jakieś zabiegi nieinwazyjne. Stawiam na zabiegi raczej nieinwazyjne. Nie chcę zmieniać swojej twarzy, swoich rysów, jak w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jestem zadowolona z tego, co Bozia dała, aczkolwiek nie dała wszystkiego. I 20 lat marzyłam o tym. No tak, mogę powiedzieć. Nie to, że to był jakiś potężny kompleks, ale marzyłam naprawdę 20 lat o tym, żeby powiększyć sobie piersi. No właśnie, ukrywasz to pod włosami, byś mogła pokazać naszym widzom. Tak naprawdę nie ma nic do pokazania, bo mam bluzkę zapiętą, widzisz, bardzo... Czy jeszcze ukrywasz to? Nie, już nie ukrywam, ale czy ja wiem, czy teraz to jest odpowiednie miejsce, czy może nie miejsce, czas, aby epatować golizną i mamy zimę. Więc podejrzewam, że jak będzie lato, będę na pewno chwalić się swoim nowym nabytkiem, a mianowicie moją nową wersją. Jak wyglądała w takim razie droga do osiągnięcia, do tej przemiany twoich piersi? Może zacznijmy od tego, jak wygląda droga do przemiany mnie samej, bo nie ukrywam, że dla większości z nas czas nie zawsze bywał łagodny. To nie mówię tylko pod względem, nie wiem, wizualnym, ale ja mówię też o zdrowotnym. Dokładnie 6 lat temu miałam operację tętniaka mózgu i co roku o tym sobie przypominam, co roku o tym sobie wracam do tego momentu, bo to jeden z najbardziej takich niefajnych okresów w moim życiu. Ten tętniak mózgu, potem mi zdiagnozowano też, pamiętam, depresję, potem dużo takich różnych się wydarzyło, nastąpiły zmiany, wyprowadziliśmy się na Maltę, to było jakby trochę wszystko na ten moment dla mnie za dużo. I za każdym razem, jak nie wiem, mam gorszy dzień albo tak sobie myślę, nie wiem, narzekam, każdy z nas narzeka, czasami musimy sobie ponarzekać, to wracam do tego momentu, mówię, słuchaj, tak sobie, Monika, ale przecież te 6 lat temu mogło się skończyć zupełnie, znaczy mogło to życie twoje, albo nawet mogło go nie być. Więc staram się patrzeć pozytywnie, zaczęłam ja sama się zmieniać, jestem bardziej spokojna, znaczy... Tak, myślę, że jestem spokojna, bardziej taka wyważona, opanowana, wiem, czego chcę. I tak pomyślałam sobie, że to 50 lat to jest dobra okazja, aby coś zmienić też sobie, coś dla siebie zrobić, nie dla męża, nie dla mediów, nie dla przyjaciół. I mówię, kurczę, dlaczego by nie? Ale czy to jest tak, że przez to, że miałeś te problemy zdrowotne, mówisz o tętniaku mózgu, prawda, że mogłaś przestać żyć tutaj z nami, że teraz, kiedy masz jakieś marzenia, to po prostu je realizujesz, tak? Myśląc sobie, jeśli nie teraz, to kiedy? Dokładnie, świetnie to ująłeś. Dokładnie w taki sposób myślę, że zapomniałam trochę o tych swoich marzeniach przez jakiś czas. Bo wpadamy często w taką codzienność, prawda? I w tej codzienności gubimy chyba dążenie do marzeń, do tego, co chcemy w życiu osiągnąć jeszcze, kiedy tutaj jesteśmy. Dokładnie i myślę, że przestałam marzyć, bo to przyszedł taki moment, że zapomniałam o sobie. I zaczęłam analizować to swoje życie, swoje ostatnie, nie wiem, decyzje, nawet włącznie z wyjazdem na Maltę. I ten rok myślę, że będzie takim też przełomowym dla mnie rokiem, bo ja się zmieniłam. Ja po prostu się zmieniłam. I te wiadomo, że będą jakieś komentarze, no rzeczywiście zmiana, no marzenie życia zrobiła sobie cycki. Tak, skoro mnie to uszczęśliwia,
to dlaczego nie? Oczywiście mam w planach w tym roku, pracuję nad, ja mówiłam od kilku lat, że pracuję nad tą płytą, ale rzeczywiście już teraz materiał, jakby zbieramy materiał. Nie wiem, prawdopodobnie ta płyta będzie wydana w Londynie, już teraz będzie mój singiel będzie wydany, myślę jakoś za 2 tygodnie, więc plany są. Planuję wrócić do Polski praktycznie na stałe, ale będę wracała do Roberta, do męża. I chcę z powrotem jakby wrócić do grania, do realizowania z powrotem moich marzeń, tak jak to było kiedyś. Myślę, że też trochę się poświęciłam na tej Malcie też i mężowi, i moim potworom, które kocham, ale tak, zresztą to mój mąż zawsze powtarza, że taki zdrowy egoizm nie jest zły. Czyli to jest tak, że ty wyjechałaś na Maltę za mężem, jak rozumiem? Tak, tak, tak. Mój mąż pracował w studiu nagraniowym, produkował między innymi muzykę do maltańskiego X Factora, współpracował z maltańskimi artystami, produkował im muzykę, płyty. Potem COVID oczywiście nam wszystkim popsuł trochę, mnie popsuł bardzo zawodowo, bo ja bardzo byłam aktywna w Polsce, dużo grałam, dużo występowałam. I ten COVID, te 2 lata, jakby też zamknął mi jakąś, jakby taki, nie może nie szansę powrotu, ale jakby musiałam stworzyć jakby nowe życie tam na Malcie. Otworzyłam biznes, który kiedyś miałam w Polsce. Nie było to łatwe, ale jestem z tego dumna, że zrobiłam to sama, że od podstaw stworzyłam to rozpoznawalne miejsce też na Malcie. I teraz, pomimo tego, że masz to miejsce, decydujesz się na powrót do Polski? Chcesz... Tak, tak, ponieważ mam zaufanych ludzi, z którymi współpracuję na Malcie. Wiem, że mogę zostawić to w ich rękach. Poza tym tam będzie też mój mąż, który to będzie wszystkiego doglądał. Oczywiście ja też, jak jestem nawet tutaj na Malcie, to cały czas jestem w kontakcie, co tam się dzieje. Umawiam klientów, robię kalendarz, grafik dla mojego personelu. Więc jakby ktoś tam mówi, o, Jarosińska taka roztrzypana, wiecznie żywiołowa, wodzirej, rozumiesz? Ale jestem bardzo odpowiedzialną osobą. Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy mieszkaliście w Polsce. Był taki moment, że sprzedaliście mieszkanie i wyjechaliście tam. Czy twój mąż też sobie wyobraża powrót z tobą do Polski? Słuchaj, mój mąż mnie bardzo zaskoczył jeszcze przed wyjazdem teraz tutaj do Polski, ponieważ wymyślił sobie, że on by się chciał wynieść z Malty i zamieszkać na przykład w Portugalii. Wyobraź sobie teraz, wiesz, moją minę, nie? Wiesz, kochani, tak pomyślałam sobie, że a może czas na zmiany, pojedziemy do Portugalii. Gdzie? Do Portugalii? Tak, bo wiesz, bo ja rozmawiałam, bo tam bardzo dużo producentów jakby ze świata muzycznego i nie tylko z Berlina. Przenoszą się wszyscy do Portugalii. Ja wiem, Bóg cię opuścił. Ja mówię, teraz do Polski wracam, a chcesz jeszcze do Portugalii się... A psy, a firma, a to... Ale to, słuchaj, a mnie to jakby nie dziwi, że cię mamy jedno, tylko żeby na to wszystko starczyło czasu i siły. Natomiast ja powiedziałam mu, słuchaj stary, fajnie, że masz takie marzenia. Fantastycznie. Myślę, że będziemy się spotykać w Lizbonie na kawie, ale mówię, ja teraz chcę być w Polsce, więc błagam cię, jeśli masz takie plany, informuj mnie trochę wcześniej, żebym mogła na to się psychicznie przygotować. Więc, ale kto wie, zresztą nie planowaliśmy, że zostaniemy na Malcie do końca życia. To był jakiś taki etap dla nas. Tak to się mówi, fajne, odhaczone, idziemy dalej. Przy tej przemianie, o której mówiłaś, bo zbliża się za 1,5 roku twoja 50. Piersi to jakby jeden z elementów tej przemiany, ale co jeszcze? Nie wiem, może męża zmienię. Nie żartuję. Nie. To się wytnie? To się wytnie, tak, to się wytnie. Wiesz co, nie zastanawiam się, bo żyjemy tu i teraz. Znaczy, nie to, że ja myślę, że tu drzewęża zostawię. Tak jak powiedziałam, dobry egoizm nie jest zły. Nie planuję niczego. Po prostu nie planuję niczego. I nie chcę się zamartwiać czymś, co będzie, nie wiem, na co nie mam wpływu.
na wiele rzeczy nie mamy po prostu wpływu. Więc moim celem teraz jest bycie w Polsce, z powrotem wrócenia do tak zwanej gry. I tak występuję regularnie, jaka to melodia, i śpiewam. Natomiast ja muszę być bardziej aktywna zawodowo, dla siebie samej, bo wtedy po prostu dostaję kompletnego świra. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl.